Ostatni rok w branży horekowej, czyli w branży gastronomicznej, nie był zbyt optymistyczny dla osób uczestniczących w tych rynku. Natomiast sytuacja była spowodowana przede wszystkim tym, że świeżo co wyszliśmy z największego kryzysu gastronomicznego po COVID-19. Następnym sytuacją była sytuacja geopolityczna, która się wydarzyła za naszą wschodnią granicą. Też w związku z tym różnego rodzaju problemy, które przyszły później, jak inflacja i inne rzeczy związane z polityką gospodarczą. Natomiast jeżeli chodzi też o kwestię, to dlaczego obserwujemy spadek obecności gości w lokalach restauracyjnych, a szczególnie w miejscach typu fast food, i wiąże się z tym, że zaczęliśmy z jednej strony trochę zaciskać pasa i patrzeć, na co wydajemy pieniądze. Z drugiej strony obserwujemy taki trend, w którym jednak Polacy zwracają na to uwagę, co jedzą. Chcą jeść zdrowiej, chcą jeść świeże rzeczy, nowe. Obserwujemy coraz większą świadomość tego, co jemy i jak jemy, w zasadzie u wszelkich grup wiekowych i społecznych. Także w dużej części w ostatnim roku zaobserwowaliśmy właśnie sytuację, że patrzymy na to, co jemy, widzimy, co jemy, chcemy wiedzieć, co jemy, więc też wybieramy te miejsca albo rezygnujemy z tych miejsc, które nie oferują tego typu standardu. Co możemy powiedzieć jeszcze o poprzednim roku, to, że na pewno był to rok dużych zmian, dużej sytuacji, zmiany przede wszystkim formatów miejsc, gdzie powstają coraz częściej miejsca mniejsze, o bardziej zwinnej takiej polityce kosztowej, gdzie łatwiej jest zapanować nad czynszami, rachunkami, ale też przede wszystkim dużym problemem mimo wszystko całej sytuacji kryzysowej jest to, że cały czas widzimy brak wykwalifikowanego personelu. I ten personel też cały czas nam rotuje, więc tutaj ta sytuacja, można by powiedzieć, że po COVID-zie się nie zmieniła. I jest to jeden z problemów, który dostrzegamy. Jeżeli chodzi o badania GUS-u dotyczące przedsiębiorstw gastronomicznych, my śledzimy przychody tych przedsiębiorstw. I jeżeli analizujemy ich sytuację, warto pamiętać o tym, że te dwa ostatnie lata pandemiczne były stosunkowo gorsze od poprzednich. Dlatego my proponujemy i analizujemy te dane w dłuższym okresie czasu, czyli odnosimy się do roku sprzed pandemii. Jeżeli będziemy analizować przychody w takim przedziale czasowym, to wyraźnie widać, że nadal one są znacznie niższe niż przed pandemią i wzrost przychodów w tych przedsiębiorstwach przede wszystkim jest niższy ze względu na eliminację czynnika związanego ze wzrostem cen. Jeżeli wyliczymy przychody tych przedsiębiorstw w cenach stałych, to można powiedzieć, że bardzo wyraźnie spowolniła się czy też spada dynamika wzrostu przychodów w tych przedsiębiorstwach. To, co również zauważyliśmy, to na pewno przebranżowienie się ze sprzedaży na miejscu na pewnego rodzaju catering czy też sprzedaż na wynos. Natomiast, tak jak już wspomniałam, decydującą kwestią w tej sprawie mogą być ceny. I jeżeli tutaj przeanalizujemy wzrosty cen, to warto zauważyć, że najwyższe wzrosty odnotowano w tych placówkach gastronomicznych, które oferowały wcześniej stosunkowo tańsze produkty, czyli w stołówkach, w barach szybkiej obsługi, ale również właśnie w tych jednostkach, które deklarowały sprzedaż na wynos. Stosunkowo niewielki wzrost cen notowaliśmy w takich typowych restauracjach, a nawet kawiarniach. Warto też pamiętać, że jeżeli analizujemy przychody przedsiębiorstw gastronomicznych, czyli w tych miesięcznych okresach my mamy dostęp do danych pochodzących z dużych i średnich przedsiębiorstw, to nie mamy wyraźnego podziału, czy też nie mamy dokładnej informacji, że te przychody pochodzą tylko i wyłącznie z działalności deklarowanej jako działalność wiodąca w przedsiębiorstwie. Być może przedsiębiorstwa te zwiększają swoje przychody, dywersyfikując swoją działalność i angażując się również w inny rodzaj usług, więc mogą sobie rekompensować na przykład spadek przychodów ze sprzedaży produktów czysto gastronomicznych, na przykład innymi usługami transportowymi lub sprzedażą pewnych innych towarów związanych z żywnością. Aktualna sytuacja rynkowa lokali gastronomicznych z pewnością jest trudna. To jest w ogóle ta branża, która miała najtrudniejszy moment w czasie COVID-u. Często związane było to z tym, że nie mogli prowadzić swojej działalności. I również w momencie, kiedy mamy do czynienia z tą dużą inflacją,
po stronie konsumenta, który ma coraz mniej pieniędzy do swobodnego dysponowania, jak i po stronie samych działalności gospodarczych, które muszą ponosić coraz wyższe koszty czynszów, ogrzewania, prądu i gazu, to ta branża gastronomiczna ma po prostu najwięcej problemów. Faktycznie mamy do czynienia ze spadkiem konsumpcji po stronie klientów firm gastronomicznych, głównie z uwagi na to, iż coraz bardziej patrzą na pieniądze, czy też to, gdzie je wydają. Coraz mniejsza jest kwota wolna, która pozostaje Polakom w portfelu do rozporządzenia na, powiedzmy, bardziej luksusowe wydatki, ale też te mniej luksusowe związane z jedzeniem poza domem. Z pewnością ta sytuacja w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław czy Gdańsk, wygląda trochę inaczej. Tutaj ta branża gastronomiczna nadal z uwagi na dużą liczbę na przykład pracowników biurowych, którzy w ciągu dnia lubią jeść poza pracą, bądź też zamawiają jedzenie do pracy, to tutaj ta sytuacja może być trochę lepsza. Oni też mają z reguły więcej środków wolnych i dostali na przykład większe podwyżki, w związku z tym pozostaje pewna ta suma pieniędzy, którą mogą przeznaczyć na jedzenie poza domem, czy też jedzenie, spożywanie produktów, których sami nie wyprodukują. Jednak w mniejszych miejscowościach, czy też tych, w których na przykład te płace nie wzrosły aż tak dynamicznie i mają bardzo dużą różnicę wzrostu w stosunku do inflacji, to oczywiście będzie sytuacja trudna, zwłaszcza z uwagi na rosnące koszty i po stronie mediów, i po stronie pracowników, którzy również stawiają coraz wyższe wymagania finansowe, co wiąże się z tym, że ceny w gastronomii rosną, w związku z tym konsumentów jest mniej. Jeżeli chodzi o inflację, to ostatni odczyt, jaki GUS opublikował za listopad, to 17,5%. Dane te nieznacznie wzrosły w stosunku od opublikowanego wcześniej szacunku, który wynosił 17,4%. Nadal w tej, jeżeli analizujemy dane o wzroście cen, należy pamiętać, że najwyższy udział w wydatkach konsumentów to są towary żywnościowe. I wzrost tej kategorii najbardziej determinuje i wpływa na wskaźnik ogółem i też chyba jest najbardziej odczuwalny przez konsumentów, którzy no, z tej grupy towarów najrzadziej rezygnują. Może przypomnę, że udział wydatków na żywność w przeciętnym gospodarstwie domowym wynosi około 26%, czyli jest bardzo duże. Jeżeli chodzi o wzrost cen, to na pewno każde gospodarstwo odczuwa to w ten sposób, że za dochód rozporządzalny, który się nie zmienia, a nawet nieznacznie wzrasta, może kupować coraz mniej produktów. Warto też zaznaczyć, że my nie mamy możliwości śledzenia reakcji gospodarstw domowych na bieżąco na te wzrosty cen, natomiast należy się spodziewać i jest to obserwowane, że gospodarstwa domowe czy też konsumenci kupują te towary, które są stosunkowo tańsze. Branża gastronomiczna radzi sobie w różny sposób z tą trudną sytuacją. Mamy do czynienia na przykład z firmami, które otwierają się tylko kilka dni w tygodniu. Powiedzmy, że świadczą usługi gastronomiczne w lokalu tylko w weekendy, a w pozostałym okresie czasu głównie zajmują się na przykład dowożeniem posiłków, tak aby ograniczyć koszty zużycia energii w samej przestrzeni restauracyjnej. Ograniczają również na przykład powierzchnie, które wynajmują. Przestawiają się bardziej w stronę cateringu, który pozwala na ograniczenie kosztów osobowych po stronie obsługi danej firmy. Ale też liczą na to, że w jakiś sposób zostanie im ograniczony, w jakiś sposób pojawi się pomoc ze strony państwa, na przykład w ustanowieniu maksymalnych cen na energię, gaz czy też prąd.
Jeżeli chodzi o w jaki sposób branża radzi sobie z tą sytuacją kryzysową albo z wieloma sytuacjami kryzysowymi, to można by wydzielić takie trzy obszary. Jeżeli chodzi o kwestię operacyjną, coraz bardziej widzimy, że dochodzi do profesjonalizacji tej branży w kwestii właśnie zwinności operacyjnej, zwinności kosztowej. Zaczynamy i jako restauratorzy, i jako ludzie pracujący w branży coraz bardziej zwracać uwagę na sytuację związaną i z kosztami, ale zarówno po stronie produktowej, jak i kosztów stałych i kosztów pracowniczych. Więc tutaj widzimy dużą optymalizację w tym kierunku. Również chęć poszukiwania zarówno narzędzi, jak i rozwiązań, które pomagają w takim zwinnym zarządzaniu kosztami. Drugą rzeczą jest, jeżeli chodzi o kwestie związane z problemami z personelem, to jednak też w jakiś sposób standaryzować swoje usługi, dążyć do jakiegoś jednego formatu obsługi gości, ale też uczenia gości tego, czego mogą się spodziewać, tak? Jeżeli chodzi o restaurację, jej ofertę. Restauratorzy w dużym stopniu zaczynamy optymalizować swoją ofertę menu. To menu nie już jest takie standardowe i ciągłe, jeżeli chodzi o na przykład porę roku, ale potrafi się zmieniać nawet z dnia na dzień. Więc tutaj też widzimy tą sytuację, że restauratorzy, dostrzegając ten problem związany z sytuacjami, które się dzieje na rynku, potrafią się przygotowywać do tego w bardzo taki sprawny i zwinny sposób. Kolejną rzeczą, którą warto dodać, to jest to, że sami operatorzy rynku gastronomicznego, czyli wszelkiego rodzaju dostawcy choreka, też optymalizują swoją ofertę, dostosowując ją, a nawet czasami wyprzedzając, jeżeli chodzi o oczekiwania klientów. Więc tutaj widzimy też taką dużą zarówno i rotację produktową, ale też dostarczanie rozwiązań dla restauratorów, które mają za zadanie pomaganie im właśnie z jednej strony dotarcie do nowej grupy klientów, ale też dystrybucji produktów, które już funkcjonują. Kolejnym obszarem, na który można należy zwrócić uwagę, jest sytuacja, w której restauratorzy poszukują nowych platform wzrostu. I to zarówno na rynku tradycyjnym, jak i na nowych rynkach związanych z komunikacją, dotarciem do klientów w postaci rynku tak zwanego online, gdzie to już nie tylko jest sam dowóz, ale też powstają własne sklepy restauracyjne, własne delikatesy. Coraz częściej dostrzegamy i widzimy zapytania o próbę stworzenia produktów właśnie restauracyjnych dla sieci sklepów, więc tutaj też upatrujemy taką szansę dla gastronomii, gdzie nie tylko już w miejscach stacjonarnych, nie tylko już online, ale też będziemy mogli się cieszyć produktami restauracyjnymi w sieciach sklepów lub w też innych formatach delikatesowych. Sytuacja w branży gastronomicznej powinna poprawiać się w tym roku. Prawdopodobnie już w drugim kwartale będziemy mieli do czynienia z wyhamowaniem presji inflacyjnej. W związku z tym konsumenci będą widzieli światełko w tunelu i będą chcieli zwiększyć swoje wydatki i pójść do restauracji i zaprzestać gotowania w domu, tylko skorzystać z usług firm gastronomicznych. Będziemy mieć też do czynienia z ograniczeniem wzrostu cen gazu, regulacje unijne, które prowadzą do tego, aby wprowadzić cenę maksymalną, będą się pojawiały, także tutaj będzie też możliwość przemyślenia tego, jak rozwijać ten biznes, czy też samego skalkulowania kosztu swojej działalności, co w roku poprzednim i teraz na pewno dla wielu firm jest bardzo trudne. To też jest tak, że ludzie przyzwyczajają się do pewnych sytuacji i na początku jest pewien szok, ograniczamy wydatki. Zresztą temu mają służyć podnoszenie stóp procentowych, ono ma właśnie hamować tę gospodarkę, aby zmniejszyć popyt tak, żeby ta presja inflacyjna się zmniejszyła. W związku z tym na początku my mamy tę tendencję do oszczędzania, przez co pojawia się mniej chętnych na usługi, ale po jakimś czasie ludzie przyzwyczajają się do sytuacji, w której funkcjonują i wtedy bardzo często dochodzi do jednak odblokowania pewnych wydatków też w celu takim, aby poprawić sobie na przykład jakość życia i pojawia się wtedy więcej klientów dla branży gastronomicznej czy też hotelarskiej. Jeżeli chodzi o nadchodzący rok, to na pewno będzie działo się dużo. Dużo rzeczy związanych zarówno z tworzeniem albo udoskonalaniem nowych formatów,
powstawaniem nowych takich platform wzrostu sprzedaży produktów restauracyjnych, ale też przede wszystkim szukania tej prawidłowej i racjonalnej formuły optymalizacji kosztów. Już teraz widzimy, że absolutnie ścinanie kosztów na maksymalnym poziomie nie przynosi żądanego efektu w takim średnim okresie czasowym. Teraz będziemy obserwować właśnie te umiejętności i taką zwinność, jeżeli chodzi o zarządzanie kosztami, jeżeli chodzi o restauratorów. Też myślę, że powstaną wszelkiego rodzaju koalicje i sojusze, które potrafią tutaj sporo wspólnie zadziałać, co do tej pory nie miało miejsca. Na pewno będziemy obserwować to, że ta możliwość całościowego zarządzania restauracją jako firmą będzie tutaj mi odgrywało dużą rolę, zarówno po tej stronie nie tylko operacyjnej, ale też takiej strategicznej, że restauratorzy już wiedzą mniej więcej, w jaki sposób zaplanować sobie strategię, potrafią założyć wszelkiego rodzaju ryzyka i zmierzyć się z nimi, więc to, co ostatnie lata nas nauczyły, to teraz będzie wchodziło realnie w realne życie biznesowe restauracji. Na tym poziomie tutaj sporo rzeczy się będzie rozgrywało. Myślę, że też takie szersze współprace i kooperacje ze samymi dostawcami produktów, tak, które wspólnie pozwolą na jednoczesne planowanie aktywności, ale też na ich po prostu realizację. Na pewno w tym roku, co możemy powiedzieć, to też, że nie będzie tanio. To nie znaczy, że radykalnie ceny wzrosną, natomiast będziemy obserwować dużo propozycji związanych z nowymi właśnie produktami, jeżeli chodzi o rynek restauracyjny. Więc tutaj myślę, że cały czas sytuacja jest dynamiczna, cały czas się będziemy rozwijać. My osobiście spodziewamy się lekkiego odbicia w drugim, trzecim kwartale tego roku. Trudno powiedzieć o pełnym powrocie do tego, co było jeszcze przed COVID-em, no ale to jest sytuacja, którą pewnie będziemy mogli ocenić w ciągu 2-3 lat. Natomiast przy obecnej sytuacji, to co się do tej pory dzieje, jeśli nic radykalnie się nie pogorszy, to obserwujemy to wychodzenie z, nazwijmy to, z kryzysu. Cóż, no pozostaną ci, którzy na pewno się przystosowują, potrafią się przystosowywać. Na pewno nie obędzie się bez kilku spektakularnych zamknięć w tym roku, ale to też jest właśnie związane z tym, że pewne rzeczy i schematy, które zostały wypracowane w ostatnich latach, nie zostały po prostu wdrożone. Więc tutaj na tym no, na pewno będzie będzie sporo sytuacji, o których będzie można porozmawiać pod koniec roku.